sporo ludzi wyjeżdżało. Niemcy pozwalali wyjeżdżać różne. To jest dla mnie też zupełnie niewiarygodna rzecz. Oczywiście za łapówki to się wszystko, ale towarowymi pociągami ludzie. I myśmy z mamą i z babcią wyjechali do Zakopanego do cioci. Licząc w letnich ubrankach, no, licząc, że front przeminie za 2-3 miesiące i my wrócimy do Lwowa. Dziadzio i ojciec zostali we Lwowie. No i niestety granica, już do Lwowa wrócić nie można było. Jak myśmy przeżyli z tym Zakopanem, to już inna opowieść. I dopiero rok później, czyli w kwietniu, myśmy się spotkali, ojciec przyjechał z Krakowa, dziadzio został jeszcze do Zakopanego, dziadzio został w barakach dla tych uchodźców w Krakowie. No i tak się zaczął nasz eksodus z rodzinnych Pieleszy.